pielgrzymka do Rzymu, jak się okazuje, nie tylko do Rzymu. Krośnianie w tym roku mieli również, jak pozostali Polacy, oglądać na żywo kanonizację Jana Pawła II. Tak, mieliśmy to wielkie szczęście być i na placu, i na Via Conciliazione, a niektórzy pielgrzymi po prostu przed teleminami, ale wszyscy czuliśmy tą wspaniałą atmosferę w trakcie mszy kanonizacyjnej Jana Pawła II. Pielgrzymka z Krosna Odrzańskiego trwała prawie 9 dni, stąd rozpoczęliśmy nasze pielgrzymowanie już w nocy z poniedziałku na wtorek w oktawie Wielkanocy i pierwsza miejscowość, którą zwiedzaliśmy, to Loreto z domkiem nazaretańskim, ale dla nas Polaków to też miejsce największego cmentarza we Włoszech, polskich żołnierzy. Przepiękny cmentarz. Kiedy chodziliśmy od grobu do grobu, to ze wzruszeniem czytaliśmy polskie nazwiska. Tak katolików, jak i również Żydów, bo groby były i z krzyżami, i z gwiazdą Dawidową. Później byliśmy u Ojca Pio, aż dwa noclegi w San Giovanni Rotondo. Oczywiście zaraz bardzo blisko jest przepiękna miejscowość Monte San Angelo, gdzie jest sanktuarium świętego Michała Archanioła. Sanktuarium, w którym byłem pierwszy raz w życiu, wydrążone w skalę. Po prostu przewodniczka po tym sanktuarium opowiadała nam, że sam Michał Archanioł wskazał to miejsce, gdzie właśnie ma być sanktuarium, gdzie ma być miejsce czczenia świętego Michała Archanioła. Byliśmy też w Lanciano, w najstarszym, w miejscowości, gdzie był najstarszy cud eucharystyczny, gdzie w trakcie mszy świętej przemieniła się hostia w prawdziwe ciało. Badano na różne sposoby, stwierdzono nawet, jaka grupa krwi, z której części serca pochodzi właśnie to, z którego mięśnia serca pochodzi ten kawałek, który został przemieniony właśnie z hostii na prawdziwe ciało. Też są tam grudki już skrzepłej krwi. I następnie też piękne miejsce, sanktuarium świętego oblicza chusty z Manopello. Kiedy Pan Jezus był pochowany, to nie tylko był przykryty całunem, który dzisiaj czcimy jako całun turyński, ale również pierwsza chusta z zewnątrz, tylko na twarzy, to właśnie chusta zrobiona z bisioru, na której też odbiło się oblicze Jezusa i czczone jest jako autentyczne, prawdziwe oblicze Jezusa. Ciekawa rzecz, że przewodniczka no, przepięknie opowiadała nam o tej chuście, pokazując zbieżność twarzy z całunu turyńskiego, z innych ikon, najstarszych ikon chrześcijańskich. I wreszcie Rzym. Dla nas, powiedziałbym, był to pobyt bardzo spokojny. Przyjechaliśmy już w piątek wieczór, cała sobota, zwiedzanie Rzymu, starożytny Rzym, barokowy Rzym, wreszcie Bazylika Świętego Piotra, gdzie wielu mogło być i przy grobie Jana Pawła II, gdzie już dzień przed kanonizacją był ten napis, że święty Jan Paweł II, santo. Ale też i zaraz po mszy kanonizacyjnej wielu pielgrzymów bezpośrednio ruszyło do Bazyliki Świętego Piotra i tam mogli się pomodlić przy grobie Jana Pawła II. Ja miałem to szczęście, że miałem specjalne zaproszenie do rozdawania komunii świętej na mszy kanonizacyjnej, a więc w pewnym momencie się oddaliłem od mojej grupy, która czekała w kolejce, by dostać się właśnie na plac. I mogłem być bardzo blisko z racji tego, że byłem w gronie kapłanów wyznaczonych do rozdawania komunii świętej. Miałem też to szczęście, że papież dosłownie no bliziutko, może metr, półtora metra ode mnie przejeżdżał i cieszę się, że później pojechał bardzo daleko, aż pod Tybr, gdzie wcześniej to się nie zdarzyło, by papież tak spontanicznie
prosił, by udać się jak najdalej do pielgrzymów, którzy mogli tylko z bardzo daleka oglądać. A właśnie ciekawa rzecz, że wielu naszych pielgrzymów z Krosno-Odrzańskiego właśnie stało na końcu tej ulicy i mają nagrane na komórkach powiedzmy ten przyjazd Ojca Świętego i tą jego obecność zaraz blisko nich. Wracając, byliśmy w dwóch sanktuariach, w Asyżu u świętego Franciszka i w Padwie. W Padwie mieliśmy mszę przy głównym ołtarzu, gdzie odprawialiśmy mszę w intencji naszych parafian, w intencji, które żeśmy zanosili. Święty Antoni jest takim świętym, który jest nam znany głównie z tego, że modlimy się jak coś zgubimy, ale też i wtedy, kiedy człowiek się zagubi w swoim życiu. Stąd te intencje były właśnie o powrót syna na właściwą drogę. W różnych intencjach właśnie takich by ludzie odnaleźli siebie, swoją drogę w życiu. Z tego, co wiem, pielgrzymi są bardzo szczęśliwi, nie tylko z tej kanonizacji, że mogli być w tym historycznym momencie właśnie w Rzymie, nie przed telewizorem, nie gdzieś daleko, ale właśnie czuć tą atmosferę i też pokazanie pewnej takiej solidarności, ale też i myślę wielu jechało z wdzięcznością. Po prostu jako gest wdzięczności. W autobusie miałem myślę koło 13-14 osób, które pierwszy raz w życiu w ogóle były we Włoszech, pierwszy raz były na takiej pielgrzymce. Z tego też się bardzo cieszyłem, że wybrali właśnie ten moment. Mieliśmy dwa małżeństwa, które obchodziły 30-lecie i 35-lecie małżeństwa. Stąd też śpiewaliśmy im i radowaliśmy się razem, że mogli przy kanonizacji jakby złożyć przed Janem Pawłem II prośbę o wstawiennictwo nad ich rodzinami. A ile osób ogólnie pojechało? Razem było nas 405 uczestników plus dwóch kierowców, bardzo dobra firma, dobre hotele, że faktycznie, tak jak czasami się słyszy, że Polacy jeżdżą tak na hura, że tak powiem. Nie, tutaj nie mieliśmy jazd nocnych poza momentem wyjazdu, a tak wszystkie jazdy były w ciągu dnia bezpieczne, śniadania, obiady, kolacje w hotelach. No to też, że tak powiem, pokazywało, że i zmęczenia nie było jakiegoś wielkiego, bo faktycznie ta pielgrzymka miała taki bardzo spokojny nastrój. Od sanktuarium do sanktuarium, od miejsca świętego do miejsca świętego. Ile kilometrów zrobiliście? No zrobiliśmy prawie 5000 kilometrów. To jest bardzo, bardzo dużo z racji tego, że San Giovanni Rotondo, gdzie ojciec Pio żył przez wiele lat, to jest sanktuarium mocno na południu Włoch. Same 2000 zrobiliście tego? Myślę, że tak, że około 2000 to tylko i wyłącznie Włochy, no, ale wszyscy bardzo szczęśliwie i szczęśliwie dotarliśmy z powrotem o 3:30, a więc późno. Mieliśmy być o 12 już, ale okazało się, że w trakcie drogi mieliśmy trzy bardzo poważne wypadki samochodowe w Niemczech i objazdy były bocznymi drogami. Stąd straciliśmy trzykrotnie czas na objazdy i to jeszcze nocne objazdy to są też takie, że nie zawsze człowiek dokładnie tam trafi, gdzie powinien trafić, ale szczęśliwie dotarliśmy i to jest myślę najważniejsze z pełnymi wrażeniami, z omodleniem całego Krosna, naszych bliskich, naszych rodzin i cieszę się, że pielgrzymi, że tak powiem tak, dzielnie wszystko znosili, że nie było spóźnień, że byli bardzo zdyscyplinowani. Zresztą Krosno jest znane z wojska i myślę też gdzieś się udzielały te wojskowe zwyczaje. Zresztą mieliśmy też kilku emerytowanych panów wojskowych.